Dobra, to jest to, co mieliśmy zobaczyć. Tylko nie całe chyba. Znawcy seks workingu. Tam? To zerknijmy. Idę tu. Czy jestem chory? Tak. Ale to nic, dam Siema, radę, widzę. siema. Poświęcę się dla widza jak Przyleżałem wczoraj męczennik. jakąś ostrą pizzą. Tak mi dzisiaj przycisnęło. Całe? No zależy co tu będzie, Black Blue. Chyba bym poskipował ligę, jak będzie, bo widzę, że już jest. Ale jakieś tematy można zerknąć. A podgłośnienie mikro już. Siema, robiłem gówno 10 minut temu, dobrego dnia, spoko. Ja robiłem 20 minut temu. Miałem giga srakę. Kiedy ostatni raz byłeś na siłowni? 2 dni temu. Powiem wam, co ty gadasz? W tej karaczce się czuję, jakbym się ja ponad miesiąc. Ze wszystkich witamin, nie? O, nie fata. Ej, on znowu. Ej, to jest jakieś stare? Ej, były szoty, oglądaliśmy z pół roku temu, jak się wysrał i gadał, że się pozbył witamin i musi elektrolity pić. Przysięgam, co? Jest chyba jak to oglądamy na YouTubie. Czemu? O co chodzi? On ma jakąś chorobę z tym sraniem? Że jak. Co jest w dupę? Taczka. Ja dole. To jest normalne? Wina w sraczki, przyrzekam. Ja nie mam często biegunki, ale zjadłem jakąś ostrą pizzę. Pepperoni, jakimś pieprzem i... Taki powiedział, że na randkę idziecie, a masz klipa? O, masz, Quinto. Idę znowu do toalety, znowu sraczka mnie trzyma, zaraz jestem. Ej, to nie jest śmieszne, w Afryce sraczka odpowiada za dużą ilość detków. Random Bruce powinien trzymać się na baczności. A wezmę sobie leki przeciwbólowe, brzuch mnie boli, nie? Jebana k***a pizza, no. Ty, a na to po ostrym jest salami sraczka? Na jakaś ostry pieprz i kurde, no. No tak, dudek sobie się odwodniają tym. Teraz, no giga brzuch boli, no chyba nie wiem, się zrobiłem uczulony na jakiekolwiek ostre jedzenie. Tak? Okej. Kiedyś normalnie jadłem ostre rzeczy, było wszystko okej, okay, ale nie. No nie, no zamówiłem sobie normalną pizzę napolitańską, no to nie jest tam jakieś gówno żarcie. No akurat na promocję. Jak on żyje w syfie i potem dotyka to i bez umycia, to pewnie, że ma chorobę żołądka? A może tak być, no. W teorii, ale nie wiem. Kupiłem to chyba w sumie? 22 zł i ale to dostawa. Wystarczy, żeby przed żarciem był ręce i tyle. Siema. Magajmy, co tam u ciebie? Wszystko dobrze. A jak u ciebie? Jak go boli brzuch po ostrym, to może być wrzody żołądka? No ja rzadko jem ostre, bo średnio lubię, ale nie mam sraczki po ostrym, widzowie. Wy macie? Ja rzadko jem ostre, ale nie boli mi od tego brzuch. Zgadza się? Serio może być wrzody żołądka, jak go ma srakę po ostrym? I co się na to robi, na te wrzody? Jest jakaś operacja? Ty, to jest porypane w dupę. Tak, Black Blue, no tak, ale chodzi o to, że wiesz, to normalne, tylko że on jeszcze raz rakę do tego. Na wszystko git, nie? Sraczki tylko dostałem dzisiaj po ostrej pizzy. No. Tak, to git. Oglądałem fajnie, sobie gierkę fajnie, potenta. Fajnie, że mnie informujesz. No, ważne info, Pory ważne pana. Info. Dzięki za info. Brusik, nie idź w tym kierunku, Brus. Droga kutasa wymaga poświęcenia. O czym ty k***a gadasz w ogóle? Spójrz. Nie wiem w ogóle o czym ty i czat gadacie. O co wam chodzi wszystkim? No ja nie wiem. Powiem tak, ja nie wiem o co chodzi. Swoje. A jak nie wiesz? No jak nie wiesz? No ja nie wiem. Nie wiem, napisałem Aftir siema na czacie. O! I czat oszalał. Wszyscy oszaleli. Romans random Bruce'a. Moda. No i? U The Lorda też ma moda. I jakoś nikt nic nie pisze. Okej, okay, boy, okej. Okay. Co ignoruje, Blezowski? No wyjaśnij raz na temat Sestiry, nie? O co chodzi? Czemu ma moda? No już powiedziałem. Po prostu daj mi moda i tyle. A, no to spoko, nie? No i... No i no, powinno im starczyć. No, i powinno mi starczyć. Daj mi moda, lubię ją i tyle. Koniec tematu. Co więcej chcecie wiedzieć, no. Aha, ale to jest przed tym, bo tam...
To jest chyba przed tymi shotami, nie? Quinto. Jak rower gada, że chciał się pociupciać i nie streamuje, bo się nie dogadali. I siedzi smutny i gra w Rasta na offstreamie codziennie i się nie myje, tak? Czy to jest już po? Dobre pytanie. Kurde, mam takie zakwasy, Remek, w łapach. Masakra. Wszystkie mięśnie mnie bolą. To znaczy, że trening był dobry. Może Artimo poproszę, żeby mnie jakoś wymasował. A czemu wróciłeś w ogóle? Pamiętam, że już mówiłeś, że definitywnie koniec przygody z siłownią. Wiesz co, napisałem... Co? Mówił tak? ...zaczował mnie z dwiema fajnymi laskami na Tinderze. Napisałem im, hejka, miło poznać i mnie usunęły. Więc się zgubiłem i powiedziałem, wracam na siłownię i mam w dupie te laski. Motywacja! No i prawda, grinduj ciało, nie? Maczuje mi dwie fajne dziewczyny, nic nie pisze głupiego. Napisałem się miło poznać, zaczynam rozmowę i mnie usuwają. A jak działa Tinder? One musiały go zaakceptować, żeby wysłał im wiadomość? Czy on może wysłać z bomby i one go mogą zablokować? Dać mu serce i to jest akceptacja? Bo pewnie mają kurwa wybór stu innych, nie? Lepszych. No to... No da? To powiedziałem, mam kurwa wyjebane i na siłkę. Muszą. Później Jafę będę wybierał. Sorry, ja dziadek. Dzięki, Afti. Oho. Romans się kręci dalej. Rejdzika. Witam. Dzień dobry. Nie mogę, super, nie mogę. Jak się ucieszył? No, ty spamujecie mi cały dzień. Dla ciebie, Frozen? Ej, wiesz co, zmaczowało mnie z typiarą na Tinderze. Nie wiem, czemu mnie usunęła, i takie coś sobą. Dla ciebie, Frozen? Ja. A ty zobacz, PW. A, okej, okay, Quinto, okej. Okay. Po prostu go lubiłam. No bo nie oszukujmy się, lubiłam go bardzo. No kurde, chłopak się zakochał we mnie niestety, dostał chyba ode mnie Nieprawda, chciałem sobie pociupciać. No kurde, no miałem 18 lat i chciałem sobie pociupciać. I to random brusia. Ty chcesz pociupciać Astrid? Stary, nie jest to dla mnie ani trochę ważne jakoś. Uprawienie seksu z kimkolwiek. Ja już się wypowiadałem na ten temat. Bez uczucia seks to... Warty. On po prostu lubi być dominowany, jest. Tak? Jakbyście byli trochę starsi, byście zrozumieli. Szuka dominy. Ja mam centymetrów ktangę. 15, 16, coś takiego. Średnia krajowa. Nie jest mały. On woli pszczoły. Co ty piszesz? Nie jest ogromny. Taki klasyczny. Klasyczny śmierdziel. 16 jak się bardziej napompuje. Ja nie jestem kłamczuch, ale każdy wie. Ta streamerka tu na czacie pisała? Serio? Kiedy? Że czasami się bardziej napompuje, tak? Plus przestań gadać w penisa, jakbyś miał 13 lat. No nie wiem, no może powiedzieć w kurwa o filosofii porozmawiać. A no kurwa, czemu ty gadasz, jakbyś miał 13 lat? A tak, to... Aha, tak, czyli o penisach tylko dzieci mogą gadać, a dorośli nie. Ale ty gadasz, kurwa, ty mówisz śmierdziel, że... No ja mam dać 14... Nie, to powtórzyć, nie, to jest niesamowite. Nie no, jak spotykam jak dziewczynie, to powiem, że mam 10, żeby się miło zaskoczyła. To chyba nie ten, no bo to jest streamerka. Tak, bo ostatnio Quinto wysłał Instagrama jej. Powiedzieć dziewczynie, no mam 10 może? Wow, mówię jej, że kurde, to nie jest 10, no, masz większego. I jest git, nie? Witam, Rukaszu, serdecznie, milorda. Przyznam, że Siurek się podnosi gdzieś. No wow, normalnie wielka tajemnica, że mi się ktoś podoba. No mi się widzowie Astirid podaje, to nie jest jakaś tajemnica, nie? Serio? No. Oho. Ale teraz na przykład? No tak. Odpalił się. No powiedziałeś, że nie lubisz takich większych. W niektórych sytuacjach można zrobić wyjątek. Poza tym, większych? Ja mam takie przysłowie, że jeśli na kogoś nie zasługujesz, kiedy jest najgorszy, to nie zasługujesz, kiedy jest najlepszy. A tam wypierdolone mam w tą dramę. Co to znaczy? To on powiedział, że ona teraz jest najgorsza, jaka była? Ty, jak ona to zrozumie, to nie będą razem, oby do niej nie dotarł shot. Kiedyś była boba, potem masa wleciała, streamuje bez kamerki, bo ją cisnęli.
Okej. I oni są razem? Przed 7 lat. Wiesz, ja tutaj prowadzę tego. Jak to się nazywa? Pudelek Twitchowy. Ja to prowadzę. No, różowe zaraz tu wpieprza. Szczerze, na dzisiejsze standardy Kika i Twitcha, jakby dzisiaj się to wydarzyło, to byłoby to normalne, by jeszcze jej filma pisali. No co? Taka jest prawda. Ale co? Jakby laska cyckę pokazała, czy jak? Nie wiem, whatever. A co ona zrobiła, widzowie? Ja się nie znam na Twitchu. Cytka, kurwa, no wow. Ktoś się w kurwie cytka pokazał. Albo gada jakieś głupoty. Ale wyrosły, że laska jest tak kurwa, że pokazuje cyca, no przecież to jest nienormalne. Kurwa, tak, ja też mam swoje odklejki, każdy ma swoje odklejki, kurde. Czy wczoraj? Ej, czekaj, a ty z Astrid nie miałeś w ogóle jakiejś sytuacji? Czekaj. Fajnie, było coś, z Astrid. O pieniądze poszło. Pamiętasz? Nie. Oho. Nie, to chyba pomyli jej z kimś. A. Mi Astrid nie robiła nigdy emotek. Że Brusowi emotkę zrobiła, a on nie chciał jej siada dać. No tak, i to było chyba Astrid, czy nie? Nie. To ona dlatego rajduje, przypomina nie, osiano. Nie, na pewno nie ona. Ty, to była Astrid jak coś. To była Astrid, Brus. XZ. Pamiętam, bo ja tak mam to w poświadomości, to byłem ja, to musiał być o kimś, kogo znam. A ja pamiętam, że mailing zrobiła mi za darmo emotki, bo jej się zrobiło przykro, że miałem jakąś sytuację z tymi emotkami. Bo ty chyba czekaj, bo ty powiedziałeś, że tych emotek nie używasz, to nie zapłacisz, coś takiego. Nie pamiętam, nie. Kurde, no było coś. No jeśli Chinka zrobiła mi te emotki, bo było jej mi szkoda, no to musiało być jakoś inaczej z tymi emotkami. Hej Olek, czy Astrid wie, że grasz 13 lat na gitarze i kilka miesięcy na garnku i oczywiście profesjonalnie w szachy? Nie, że ja jej nie chcę zapłacić, tylko szczerze nie wiem, nie pamiętam, ja nie pamiętam. Co to w dupa jest? Nie, powiem tak, ja mam totalnie w chuj jakieś dramy sprzed 7-8 lat. Witam, Marceli. Tak, serio wam powiem, mnie to nie interesuje. Czekaj, z Astrid było tak, że Bruzo jej nie zapłacił i stwierdził, że zwróci jej dając hosty po streamie. Co on robi? Ty spójrz, co on robi? To że Bruzo jej nie zapłacił i stwierdził, że zwróci jej dając hosty po streamie. Nie kojarzę, serio nie wiem, jak było, więc... Ale kurwa, to brzmi tak absurdalnie, Bruz, że jest całkiem możliwe, nie? Że to było tak. Ja nie wiem, serio, bo nie pamiętam. Nie no, serio, miałeś drama o Astrid, to emotki siano, no tak, ale no... lub to, że będziesz ją hostować, spoko, no ale nie wiem. Drama po ślini, palce, no, no. Ty, Quinto Teorio ma rację, że on ten brudne rzeczy do buzi bierze i dlatego ma srakę. Co to? Skarpetki nie wziął. No tak, no. Ale co to? Ale Quinto, ty jesteś takim hejterem, co ty wysłałeś? To jest ta Astrid, tak? Ale Quinto, bo zaraz znowu u streamerki jakieś bana dostajesz. To jest taka drama na dzisiejsze czasy, jak jakaś sprzeczka w piaskownicy. Dzięki Quinto, doceniam. A no, wiecie, widzowie, tak nie się no, jakby było, w sensie minęło. Rozumiem, to chodziło o to, co ty pisałeś, że na masę, tak? A i teraz ona, ale ona dalej streamuje, rozumiem, tak? Bo mu rajda dała. Co kogo obchodzi, co było 8 lat temu? Jak to się mówi, czas leczy rany. Ty w sumie co miałeś o nią dramę? No w skrócie to generalnie drama była o to, że... Ogólnie tak, ja bardziej z nią dramy nie miałem, Aśka miała z nią dramę. Ale Aśka była w ogóle przypadkowym gościu... Kolejna targetem. Drama. Nie wiem, co się stało. Ogólnie Aśka została zwyzywana tego, że nie ma kuchni, tylko aneks kuchenny. Tak, serio, widzu, dobrze słyszysz. Co? Ej, szczerze, na dzisiejsze standardy Twitcha byłoby śmiesznie. Tak, trochę bardziej z dystansem to wszystko wzięte. Wtedy tak jakoś ludzie bardziej to na... Z dystansem drama według Random Brusa, to jak ktoś się kłóci, że nie ma kuchni, tylko aneks kuchenny. Ty to rozumiesz? Dzięki Mario za 54 lata, dzięki bardzo, witam. Już lepiej mi okajkę, no mam nadzieję, że będzie dobrze Mario, nie? Że wszystko się ułoży i tak dalej. Rozumiesz mnie?
Ale git, że lepiej. Masz kuchnię, że cię wyzywać za aneks, ale czemu oni mieli, czemu w ogóle drama? Boże, ja pieście. To chyba bardziej od Klejera niż dzisiejsze dramy, a on gada, że z dystansem. Na poważnie wzięli. Jak na poważnie? No Bruce, ona mówiła rzeczy typu, że jakbym był trochę bardziej odważny, to mogły być takie małe overpołki słodkie. A jestem z taką Aśką. To jakiś taki odklejony tekst. I zazdrosta była o niego. Miałem pokazywać psy, to jest dziwne, nie? Po prostu tak... Co, ja jestem przeciwieństwem tak zwanego kreweciarza, bo ja mam swoje zasady i nigdy za laskami nie latam. Ale to, że zagaduję laski, jest oznaką, że jestem heteroseksualny, rozumiesz? Same rozmawianie do kobiet nie jest, jak to się mówi, kreweciarskie. Ja za laskami k***a nie latam. Jak mnie jakaś laska oleje, albo coś będzie ten p***dolić, to go next i mam wy***pane. Ja się nie ubiegam za laskami. I tyle. Same przelatują. Pamiętam, nie przylatują same, ale ja jestem, po prostu mówię wam szczerze, słyszałeś? Ja jestem przeciwieństwem krewety. No co? On jest po prostu spermiarzem? Nasz argument z samolotem, no miałem giga na ciupcianie, miałem ochotę i... Gościu, poleciałeś do laski z dzieckiem na banku, którego już nie było. Nie no. Ja pierdzielę. Gościu, poleciałeś do laski z dzieckiem na banku, którego już nie było. Jezu, no... No ja bym nie powiedział, że jestem obecnie krewetą. Teraz jakbyś miał taki mindset, Anut Asyry, wiesz, ten, siłownia, grind siłowni. Tak to dałeś moda, nie? No i tak, musisz się liczyć z konsekwencjami, no. Człowieku. Ja dałem na przykład moda Mamonowi, bo go stajmatowali. Ja jestem tego dumny. Ja bym chyba na przykład nie poleciał kilkaset kilometrów, a czy na drugi koniec Polski, żeby poruchać. Chociaż nie wiem. Jakbyś nie miał, nie wiem, rok, dwa może kontaktu, a dziewczyna byłaby naprawdę ładna? Szczerze? No nie wiem, czy po prostu na rok sobie nie poszedł. I by cię nie zaprosiła? Do Roxa? Bo nie, ale bądźmy widzowie i Remek obiektywni. Nie masz kobiety, nie uprawiaj seksu rok, dwa. Zaprasza cię naprawdę ładna dziewczyna. Naprawdę kurwa ładna. Ale czekaj, bo on teraz mówił jakieś naprawdę ładne i tak dalej, ale on pojechał do samotnej mamuśki. I to nawet nie w okolicy, bo leciał samolotem. Czemu on zmienia przykład z życia prawdziwego na jakiś mityczny? Kłamstwo. Przyłapane na kłamstwie. Na jakieś bajery, szmery. No, jak ona przyleci, no. No kurwa, czemu? Dobra. Dużo facetów by pojechało. Poza tym ja jechałem po Polsce, a nie kurwa do jakiegoś Frankfurtu, czy kurwie gdzie, do Hiszpanii. Nie. Tak, obsa, no. Ej, czarny ziutek, no. Czemu nie ma gramy z flaszem, z erką? Może byś na rok jedyne co byś zrobił, to zwalił konia za 400 zł. Co? Po pierwsze, nie poszedłbym do laski za 400 zł, tylko poszedłbym do jakiejś normalnej za 200 zł. I kurwa, wykorzystał maksymalnie godziny, nie? Jezus Maria. Za 200 zł Roxat. A co, nie ma takich? Według mnie, moja szczera opinia, laski takie 50-letnie, dobra, ile zaraz na Roxie sprawdzą, nie? Co? Wydaje mi się, że na Roxie to jakimś... Są obrazem z normalnej kobiety za 200 zł, kurwa, a nie jak Bruce jakąś 18 zakupa eskortę, która myśli, że jest kurwa wyjątkowo. Mi się wydaje, że od 600 do 1000 trzeba liczyć za coś porządnego. Ale skurwa, w świecie pracy jest to takie proste, to takie dlaczego, zjeżdżę, no? Dlaczego Rando Bruce ma problemy z pieniędzmi? Bo nie dość, że ich nie ma, to jeszcze idzie na... Jezus, analizować to aż mi głowa boli. Czemu po pierwsze on to robi? Czemu on wydaje... Jezus. Ten rosół za 80 zł jednak brzmi logicznie, no. Kurwa. A nie? Nie! 100% za 400 to masz... Auta tak podleżą. Za 400 zł to już kurwa fresh, naprawdę jakaś 20, nie? No po tym zrobimy. Zaraz sprawdzamy. 700 zł za godzinę na twarf? No nie, raczej no twarf, nie? Ale wydaje mi się, że nic porządnego nie znajdziecie. Dobra, jest coś będzie. Ja pierdzielę, co to jest za analiza? Jezus Maria. Śmiałe boli od tego. Procent, zaraz sprawdzamy. Robimy review Roxy.
wejdź na F-Korta, Rockfe w chuj. Co to jest Escorta? Random Bruce obeznany jest. Rockfe w chuj. Co to jest Escorta? Co to jest Escorta? Escort, strona. Ale Escort co? No F-Kort. No tak ale się kurwa, nazywa... co Escort? No kurwa Escort po prostu, no. Ale Escort co? PL czy jak? O Jezu, nie wiem jaka jest końcówka. No Escort po prostu. Wpiszesz to ci znajdzie w stronę, no kurwa, no. Premium? Nie mam premium, yes. Ale sprawdzałem te oferty z ciekawości. Dobra, wchodzę, czekaj, Escort. Sprawdzałem te oferty z ciekawości. Dobra, Escort Club, Bruce, dobra. Wchodzimy w Wielkopolskie, wchodzimy w miasto Poznań, wchodzimy w dzielnicę, nieważne. Imagine, pokaż... jesteś eskortką i przychodzisz do Brusa. Co ty piszesz? To zaawansowane. Do ilu wiek, Brus? No wydaje mi się tak do 40, co? Jak kurwa 40? No na starej... Boże, na starej piczy młody chuj ćwiczy, nie? Stary, płacisz za seks lasce, która jest 10-15 lat starsza, to ona mi kurwa powinna płacić, nie? No ale chodzi o jakość seksu, to nie chodzi o to ile ma wiek, tylko no, o jakość seksu. Jakość seksu, a może wygląd? Przecież jak chcę byle jakiś seks, to mogę sobie zjechać kurwa ręką. Nie wiem, no ja bym bardziej patrzył, czy laska jest fajna, czy jest kurwa ze zdjęcia, a nie przechodzisz do jakiejś... Nie ma opcji, ja bym patrzył, czy laska chce się ruchać w ogóle. Co ty myślisz, że ja pójdę na ruchanie... Jezus Maria, co to w dupę jest? Widziałem, bo mnie zaraz popieprzy. Do jakiejś kurwa szmaty, która w ogóle chce tylko pieniądze zarobić, nie ma opcji kurwa, jak się no to musi być jakaś z powołania. Ja pierdzielę, co to w dupę jest? Większość lasek właśnie takich jest tam. No nie wiem. Dobra, ładnie, Marta, ja się bałeś. Widzisz, Ezga? Mam koleżankę, która pracuje w tej branży i mi popowiadała trochę. No i Sigma ma. No mam! Dobra. On ma koleżankę mamy, co tak pracuje, tak usłyszałem? No nie wiem. Mam koleżankę, która pracuje w tej branży i mi popowiadała trochę. Koleżankę mam. No mam! Dobra, co mówi? Ale co mówiła? Co mówiła? Jakie tematy? Nie chcę za bardzo mówić, bo wiesz... No to dalej nie ma z imienia nazwiska, no powiedz. No to po pierwsze, często ogłoszenia wystawiają faceci i biorą prowizję od lasek, bardzo często. Ha, dobra, nielegalne PL. Często wybierają jakieś losowe zdjęcia, to znaczy losową galerię jakiejś losowej laski, zbliżonej wyglądem do niej i często masz fejkową laskę. To znaczy inną niż ta ze zdjęcia, tak, machoj, no prawie i... w, nie wiem, w 70% przypadków. Dobra, ale ty mówisz o jakieś ogłoszenia gościu. Co ty mówisz? Dobra, czekaj. Wchodzę kurwa, klikam, szukam. Nie wiem, widzowie o czym oni gadają, ale to się wydaje ciężko przypieprzone, powiem tak, i to bardzo. Dobra, kurwa, nie wiem jak ci to wytłumaczę, wchodzisz na F-Kortę i jak pójdziesz do jakiejśkolwiek... Dama teraz, Poznań 23 lata. Jak pójdziesz do jakiejkolwiek laski, to prawda... A i szczerze, co jest, dobra, zaraz biały rycerzyku, już zanim w ogóle to napiszesz, to cię w dupę pieprzyć, odbiłem piłeczkę, nie możesz już napisać tego i już, nie możesz napisać, czy to się różni od OF, więc teraz zadam to pytanie, co lepiej, na tym escort robić, czy na OF mieć tą dużą popularność i dużo klientów? W teorii OF więcej zarobisz, ale... To może dobra, to małą popularność na OFO, że ledwo co zarobisz, a ten, wszyscy widzieli zdjęcia. Czy na escort? No, ale nie no, z pokazywaniem twarzy, no, bo porównujemy tak z tym. Na OF nie dajesz się dymać oblechom. Zależy, czy lubisz dawać dupy. Poszukiwanie pasji. Podobnie... 300 zł za godzinę. 300 zł za godzinę. Jezu, no... No i są jakieś opcje dodatkowe, czyli chujowo. Dobra, te opcje są nie. To tak idziemy. Klaudę 24, Poznań. Nie no, oczywiście, że lepiej byłoby zalegalizować to i podatek. To jest no, wiadome, no bo i tak jest to robione. To po co tego? To po co udawać, że tego nie ma? Myślę, że na escort masz większe pole manewru, bo ustawiasz lokalizację. Mówię ci, mam koleżankę w tej 300, branży. 300 zł. Dobra, to weźmy na przykład teraz. O, prywatnie kurwa teraz, 23 lata. Gościu. No niby ta, na OF to... No, to jest opis typów, żeby zbejtować cię. To jest jakiś burdel dla mnie.
Bo mam koleżankę, która w branży pracuje. Ale... Ona ma koleżankę, która robi w burdelu, tak? Przy co? W sensie są te typiary, co dają dupy i to jest legalne, powiedzmy. A przynajmniej takie neutralne w świetle prawa. Ale burdel już nie bardzo, no to jest, wiesz. Dobra, po nitce do kłębka, ja już tego donosik składam na Random Bruce'a i on, będą go torturować, dopóki nie powie nazwisk. Donosik leci w GTA. Tak, to ty masz fajną koleżankę, zostać kurwa lepszą, nie? A nie kurwa, co w burdel mamie robi. Już nie pracuje tam. Pracowała. Ona tam już nie pracuje. O, sama prywatnie 30 lat, kurwa. Na wyjdzie. 200 kurwa złotych. O, jakie dojce. To jest burdel. Na 100%. Jaki fachowiec. Nie pracuje. O, sama prywatnie 30 lat, kurwa. Na wyjdzie. 200 kurwa złotych. O, jakie dojce. To jest burdel. Na 100%. Ze starym auto oglądasz. Jezus. Nie, to jest. Skręcone to. Nie, to jest w ogóle. Twój stary jest burdel. No ty gadasz. Nie wiem, okej, stawiam tezę w tym momencie. Większość ogłoszenia nie jest w burdelu. Jedyne co możesz mieć, to na przykład laski mieszkające razem. Ty, ale ogłaszaliby się z burdelu tak jawnie w internecie? W sensie to jest nielegalne ogólnie, więc jak cię ktoś ścignie. A legalne jest ogłaszanie się solo. Witam Filipie, dziki za 22 lata, witam. Nie ma czegoś jak burdele, Bruce, już. Nie ma burdeli. No nie ma. Dobra, inaczej, oczywiście, że są, ale kurwa. Dobra, Bruce, postawię ci Roxę, żeby się go sprawdzić. Postawię ci. Z autosa za 300? Nie chcę żadnej Roxy. Ja ci mówię, że... Ogłoszenia. Lagnu, my jechaliśmy poniżej... ostatnio, to masa przy drodze stała takich, nie? To też spory pale. Ciekawe, jakie tam ceny. 400 to jest coin flip. Czy znajdziesz laskę ze zdjęcia, albo czy to nie, jest... Nie ma opcji. Nie zgadzam się z tobą. Dobra, wchodzimy na garsonerię zaraz. Nie pytaj... Po co burdelu opracować, jak zabiera procent? Często, jeżeli jest już burdel, to jest zmuszana, bo... Ogólnie burdele są nielegalne w Polsce, ale dawanie dupy solo to jest legalne, no. Nawet lepiej, to jest ponad legalnością, bo nie trzeba podatku odprowadzać, a zarabiasz. Także warto dawać dupy w Polsce, taka konkluzja taka ogólnie, jeżeli chodzi o przepisy. Tacie, skąd znam ten portal? No jaki portal? Chodzimy zaraz na garsonerię. Ma ktoś konto? Nie wiem, co to jest. Potrzebuję kogoś, kto ma konto, kurwa, na garsonerii. No ja tyle kurwa z kumpelą gadałem. Chociaż można stwierdzić, że daje dupy typiara przy drodze. Jak kiedyś zobaczysz, to zrozumiesz. To co ja ci będę tłumaczył? No nie możesz sobie wyobrazić? Wpisz sobie w internecie, to zobaczysz zdjęcie. No po najlepiej zobaczyć. W korcie, tyle mi popowiadała. Nie, ale tak, twój stary ci powiedział, że zbiera grzyby, więc zbiera grzyby. Dogadaliśmy się. Stary, no po prostu wiem dobrze, no. Mówię ci. Co druga laska to jest fake. Albo burdel. No normalnie, co, fake, no to co chyba idziesz do chaty, wchodzisz, widzisz fake'a i co, i idziesz tak czy inaczej? No to by sensu nie miało. No tak, bo to jest trochę tak, że jest dziewczyna, ma zioma... W Roxie podobno było tak jak na szołapie, czyli że jak długo miałeś profil, to ci stawiali wymagania i musiałeś na przykład się spotykać lub streamować? Quinto, no ale to musiałeś umowę podpisać, zgodzić się raczej, więc pewnie przechodzili na jakiś lepszy program, typu więcej dostają procent, nie? Który wystawia jej profil, bo mi opowiadała, no, daje inne podwózki? Zdjęcia, ale zbliżone do tej laski, która jest ze zdjęć. Ale po co coś takiego robić? Nie wiem, to... Jak twarz jest ukryta, po co takie czego robić? Wytłumacz mi po co coś takiego robić. Stary, bo może być laska chyba po prostu brzydka, no i tyle, dlatego. I nikt nie zapłaci. Żeby ciało lepiej wyglądało, lepiej kupił. Tak, ja widzę te zdjęcia. I dużo pory... One mogą być niektóre retuszowane, ale kurwa, tak, nie ma twarzy. Są, no kurwa, cyce jak cyce. To wyskoczy ci. Te młode laski mają jakieś fake. Stary, wejdź se na Roxę i tam jest laska, której widać twarz, jest ładna i jest za 1000 zł. Ale kurwa,
I to jest. Ty, ale ogólnie patrz, ja sobie tak myślę, typiara jest ładna i tak dalej, daje dupy za 1000 zł, po co? Przecież to jest takie marnowanie potencjału życiowego, po co dawać dupy za 1k, coś tam zarobisz powiedzmy do 30, tak, bo później już pewnie ciężko tak się sprzedawać, ale przecież więcej masz możliwości, jak genetycznie dobrze obdarzona jest taka dziewczyna, nie? Po co dawać dupy? To jest najprostsza, najgorsza droga, niby na skróty, która tak naprawdę jest najgorszą ze wszystkich. Po co to robić? Totalnie useless, bo jest bez sensu. Bez sensu. Żebyś potem mnie wypominał, robię sobie to ze streamem, co? Tak, a potem będziesz pisał, mam streama na Discordzie, gdzie jest 3 osoby i luj, co ty pieprzysz? Jaka laska, która laska będzie kurwa twarz pokazywała na Roxie? Podobało cię? Nie wiem, w co mam wiedzieć? A skąd mam wiedzieć, czemu ona pokazuje twarz? Nie wiem, nie mam pojęcia, no nie byłem u niej czy coś, to nie wiem. Nie wiem. Ja tam nie wiem, jakie te laski mają intencje. To jest większa, kurwa, widzę 10-9% jest zakryta morda. To co ty mówisz, Bruce? Nie no, chłop żyje w świecie, że ogłoszenia, które są poniżej 400 zł są fake ogłoszeniami, kurwa, nie? W Polsce tylko lustry, a pół wypłaty zostawiasz, żeby być pewna, że poruchasz. Ja nie patrzę, Bruce sam sobie popatrz. No, wydaje mi się, że po prostu, no nie wiem, ta kwota, którą powiedziałeś, jest przesada. Przesada jest. Jeszcze teraz wyjdzie, że do takiej laski musisz z kwiatami pójść. Nie, ale ja ci powiem, ja ci wyślę. Jak ja bym wszedł na escortę i miał... Jezus Maria. Żyją chwilą, kusi ich dużo pieniędzy i szybki zarobek. Jeśli miałyby poświęcić kilka lat na modeling czy coś, w miesiąc zarobisz... No tak, ale to wiesz, to... Równie dobrze można się zatrudnić gdzieś... w gastronomii, powiedzmy. Gdzie zapieprzasz bardzo dużo godzin, dużo zarobisz, ale ciężkie wyniszczenie organizmu, przez parę lat się coś tam dorobisz, albo za granicą w kołchozie się parę lat dorobisz kosztem zdrowia. Ale można pójść do pracy rozwojowej, która w przyszłości ci da, że ostateczny wynik będzie ten sam, tylko wolniejszy start, nie? Ale sufit dużo wyżej. No, to wydaje mi się, że lepiej patrzeć przyszłościowo. I takie dziewczyny bardzo się marnują niestety. No tak, ale to wiesz, znaczy ja wiem, że ty się starasz mi przedstawić punkt widzenia tych dziewczyn, że da 3 razy dupy i ma 3 koła, ale no kurde, ciężko mi spojrzeć z ich perspektywy, bo to jest marnowanie sobie życia. Wiem, że gadam jak stary twój, który gada jak cię złapie z papierosem, że sobie życie marnujesz, ale w dupę. No jak se pomyślisz o tym, ile życie ma, daje możliwości, a ty wybrałeś dawanie dupy, no to wydaje mi się, no, tragedia, po prostu tragedia. Do jakiejś iść, tak? To bym... co? Czekaj, no. Masz linka na fejsie? Nic innego bym na rok się nie tykał. Albo... Dobra, sprawdzę. Albo jest risky. Imo, generalnie, jak już iść na Roxę, to takie kupa, wiesz, tak, na polonej kupa gościu. W sensie, no nie wiem, nie wszystko, co daje dużo pieniędzy w szybkim czasie, jest tego warte po prostu. Jeżeli efekt jest ostatecznie taki sam, tylko że za parę lat, ale wynik, jeżeli finansowy, powiedzmy, jest identyczny, tylko że wolniejszy start, ale po jakimś czasie zarabiasz dużo więcej, i ostatecznie masz tyle samo na koncie, powiedzmy po 10 latach, to po co? Nawet było go streamować i by miała 100 lejarzy, co wysyłają donaty. No tak, tak, to prawda. To dużo lepiej by było. Jak się daje dupy Baderengie? No też, ale chodzi o takie dziewczyny z, powiedzmy, potencjałem. Jak to brzmi? No wiem, że to dziwnie brzmi, ale chodzi o takie... Nie takie, wiesz, idiotki totalne, chociaż z drugiej strony, jak idą dać dupy, bo chcą zarobić szybko na telefon, no nie wiem, widzowie. Tragedia. Tragedia, bo już wiadomo, że są te różne burdele i tak dalej, że ludzi zmuszają, że to w ogóle, albo ktoś w ogóle nie ma wyboru. Takie naprawdę skrajne przypadki, ale na to nawet nie patrzymy, bo to jest pewnie procent mały. 40, nie? Nie, ja nie idę. Realnie, czad.
Dobra, czekaj, czekaj, pokaż Bruce. Ja pierdolę! Nie no, Bruce, kurwa! Co? Po tym ogłoszeniu... Jedna godzina, 1000 zł, kurwa, nakręcona małolatka. No ale wiem, że ona będzie prawdziwa, widzę jej twarz. Gosiu, ona ma 1000 zł, kurwa, za godzinę i ona jeszcze ma w komentarzu napisane tak. Dopłatę tylko za oral bez gumki. Haha, kurwa, za oral bez gumy chcę dopłatę. Weźmy jako takiego ogłoszenie, to śmieci, kurwa. No nie, zgadzam się, no 1000 zł to sporo. No oral w gumie, no to taki gwde, nie? Nie no, Jezu, znaczy się, co ja gadam? Ja gadam do ciebie w Langblu, bo gadaliśmy, ale ten random Bruce jest tak odklejony. W sensie on gada jakby dopiero zaczynał otwierać oczy przez Overa. W sensie jakby on już to robił, używał tych rzeczy, patrzył na to pozytywnie i dopiero otwiera oczy. Nie no, rzeczywiście, wiesz co, 1K całkiem dużo za wydymanie jakiejś typiary. Bez sensu, stać w kolejce, stoisz w kolejce pod drzwiami godzinkę, żeby wejść na 10 minut za 1 koła. Ja, wiesz co, chyba masz rację, już tego nie będę robił. Tak brzmi random Bruce w tym momencie. Co się tu w dupę dzieje? Jeżeli on kiedyś skorzystał z tej usługi za 1000 i jednocześnie wiemy, że ma problemy z pieniędzmi, to już wiemy skąd te problemy. Pieprzyć w tupę. W sumie za tą cenę 1000 zł to kurwa tam to nas jeszcze striptease powinna zabrać w sumie. Nie. Co ty pieprzysz? Powinna to ci tak, mieszkanie sprzątać cały miesiąc, gotować, prać, w dupę umyć okna na święta. Co ty pieprzysz? Co on pieprzy? Co on pieprzy? Jaki? Co ty pieprzysz, odkleił się ty? Za dobrze ma na tym Twitchu, widzowie. Za dobrze on ma na tym Twitchu. Niby rad. A, striptease. To kurwa striptease. Może jeszcze ci będzie liżeć, czy nie? Weź, Brusik, no come on, no szanujmy się trochę. Wejdź sobie na escort i zobaczysz sobie, że niektóre laski mają kurwa 8 ogłoszeń tych samych. Z innymi zdjęciami. Dobra, no okej, okay, nie neguję tego, ale multikonta banowane. Ogłoszeń. No przecież przed chwilą byłem, sprawdzałem kilka stron i prawie żadna nie ma twarzy pokazanej, no bo która kurwa chciałaby mieć twarz w internecie pokazaną? Nie no, to jest, że mają zasłonięte twarze, to jest akurat no normalne, tak? No tak, Syntezius. Ale no to jest porypane, no. W sensie, on jest bardziej odklejony niż sam się wydaje, tak szczerze. Czy ten rosół za 80 zł to dla niego nadal chyba jest normalne. No rosół za 80 zł. Przecież on analizuje to na poważnie, to za 1K, że to się nawet opłaca. Że dopiero teraz otwiera oczy. Jak to możliwe? Jak to jest możliwe? No nie, powiedziałeś przed chwilą, że tylko do takiej, która ma twarz normalną. Nie! No tak, Blackburn, no właśnie o to mi chodzi. Dla mnie to jest popieprzone. Że to jest dla niego normalne, to za 1K i no jeszcze striptease. Co ty pieprzysz? A to jest takie wielkie ponad to, że ci dała dupy, że ci jeszcze zatańczy za 1K? I to jest już ta, to już jest ponad góra lodowa dla niego, tak? Przeskoczyliśmy w dupę Mount Everest, że jeszcze zatańczy za 1K, nie tylko da dupy. Co to za analiza? Random Bruce, proszę cię. Boże, sara mnie popieprzy. Przecież to jest jakieś spaczone spojrzenie na życie ludzkie. Co to jest, Quinto? Nie stajesz. No nie, no powiedziałeś tak. No takie ciekawe rozmowy w sumie, nie? Mało kto takie tematy porusza na Twitchu. Ja takie w sumie tematy, why not? Gosiu, za tysiaka? To tak, drineczek, obciąganko, seks, kurwa z analem, bajka na dobranoc, utrudnienie do snu i jeszcze śniadanie kurwa na wylot. Za tysiaka? Tak. No okej, okay, ale jak pójdziesz kurwa do takiej za 200, to pewnie będzie miała retuszowane albo fejkowe zdjęcie kurwa, będzie ci robić loda w gumie i jeszcze będzie brzydka. I jeszcze... Ale co ty nie? Ja, nie no, już i tak ciężko się analizuje to, ale co on mówi? Boże, w sensie widzowie, ja po prostu inaczej na to patrzę, ja patrzę na to w tym momencie, ogólnie pieprzyć to, nie korzystajcie z takich usług, ok? Ale patrzę w tym momencie na to jak na usługę typu fryzjer czy w dupę inny zmywacz naczyń. Więc trzeba to wycenić ceną rynkową. 1000 zł w dupę, to co to jest? Co to jest?
Nie można tak. To nie jest normalne. To nie jest normalne. Dobra, dobra, okej. I cię wygoni, wygoni cię po 15 minutach. Nie, Bruce, ty p***oj jeszcze raz, ty p***oj, dobra. Idziesz na k***y. No oni robią przecież, przecież my analizujemy to, co oni mówią, oni robią, patrzą te ogłoszenia. To jest chore. W sensie to nie wiem, porypane to jest. No to wygląda, wygląda jak wspomnienia, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, jeżeli dla klientów. Mówię ci, że miałem koleżankę, która pracowała w branży. Swoją koleżankę, wybrana jakąś gościu koleżankę, która, no nie wiem, no, jeszcze nie potrafiła sobie założyć konta na Roxie, tylko musiał ktoś za nią robić, no, co ty gadasz? Ona sama miała inne zdjęcia, jakiejś innej laski, też mi mówiła. No to zajebiście, no tak, ona miała, to wszystkie mają. Normalnie, kurwa, umawiasz się, patrzysz, a to inna laska jest. Patrzcie, że większość lasek na rok się ma ciało innej kobiety, spaczone, jak herba. Dzieciach, bo generalnie facet nie podnieca, nie podnieca. No dobra, to może jest coś tu, kto jest stałym bywalcem, tak, powiedzmy, eskorta i... Tak, lepiej kupić na Enebie Elden Ringa za 200, to cię tak wydyma jak żadna szmata z tej eskort. Serio ci mówię. I na ile godzin? To jest coś pięknego. Powie coś, no. A, normalnie są ludzie. No nie wiem, no może jest, no. Kto wie, no... Dobra, raczej... to trzeba przetestować. No, ja, szczerze? Zrobiłbym to, gdyby kurwa związek. Przetestowałbym na ciebie. Ale w tym momencie tego nie zrobię. Bruce, ty to musisz zrobić, kurwa. Ty to musisz zrobić, Bruce. Ty to musisz zrobić. Jesteś zobligowany do tego. Robimy tego. Ja... Robimy budżet na kurwy i robimy zrzutkę. Nie chcę, ja mam kogoś na oku, więc no nie jestem zainteresowany. A Siri nie ma chłopaka, co? A skąd wiesz akurat, że ona czemu od razu sugeruje coś? Nie, mam kogoś na oku i nie zamierzam iść na k***a, na k***y, no, come on. Ale jesteś już razem? Ale ja z nikim nie jestem. No to gościu, tym bardziej byś wiedział, czy to jest miłość, jak pójdziesz pierdla k***a i spuścisz z kija, nie? Co ty gadasz za k***? Pa głupoty. O, widzowie, poznaliście dziewczynę. Dobra, zobaczmy, czy będzie warta. Najpierw pójdę na k***a, a później ten. No come on, co ty gadasz za pierdoły w ogóle? No mam jakiś szacunek do Czemu siebie. Czemu random Bruce nie rozumie żartów, a potem analizuje na poważnie, czy się jednak opłaca, czy nie opłaca za 1000 zł pójść do burdelu? Nie wiem. Popieprzy mnie. To jest, to jest jakaś choroba, że ty na odwrót rozumiesz... Przekaz. Grałem bagietę. Nigdy w życiu nie padłbym na pomysł. Na YouTube jest. Jakbym, nie wiem, ktoś by mi się podobał, albo nie wiem, z kimś miał się spotykać, żebym na k***y poszedł. To jest... To by tylko źle o mnie świadczyło. Siema, Rejsunio. Gościu, studentka, 20 lat, 300 zł. Fejkowe konto jak k***. Znawca. Wszystko jest fejkowe, kurwa. Wszystko, co jest poniżej 400, to jest fejkowe według Brusa i wszystko, co jest poniżej 400 złotych... Wszystko, co jest poniżej, są za 8 tych, to ci szczają do zupy. Fejk fotki, kurwa, przychodzisz, a tam gościu 50 lat, nie? Da, pogadamy po streamie. Czyli większość jest fejkowych ogłoszeń, bo wszystkie są poniżej 400 złotych, znaczy większość poniżej 400 złotych. Nie większość jest, ale 70% lasek nie jest ze zdjęcia i są, powiedzmy, dużo brzydsze albo trochę... Ale kurwa, to skąd te fotki są brane, jak one są wszystkie inne? AI. One, kurwa, koleżankom robią te fotki, czy jak? Wiesz co, fotki nie. Czy 86 stopni o procesorze to dużo? Nie wiem, Blackbird zapytaj, ja się nie znam. Ile sprawdzić, ile ja mam, jak to sprawdzić? No wiem, że ona mi opowiadała, że często to robią typy i oni wrzucają ogłoszenia, jakie zdjęcia wybierają. Szczegółów szczerze. Termometr? No. Dobra, czyli jak... Ja oglądałem kiedyś, był ten taki typ, co na parkingu te wywiady robi. Wiecie, który na YouTubie i tam była typiara z Niemiec, co w burdelu jakimś robi. Ona w euro zarabiała, ale dużo więcej niż gada Random Bruce. Ale nie pamiętam, ile ona lat miała. To takie stare było, z 5 lat temu. To taki filmik. Okej. Okay. No takie są praktyki tam i no wiadomo, że to jest nielegalne i tak, więc no... czemu mieliby tak, takich wałów ten robić, nie? Coś tam metry podziemy, no. To skąd to zdjęcia było w takim razie? Czyli jak wejdę... Okej.
Wyobraź sobie, że ja teraz jestem Alfonsem, mam pakiet 20 lasek po 5 zdjęć. Okej, ty wyglądasz tak, tak. No dobra, to dam te akurat, jest jakaś tu brunetka, w miarę podobna postura i wrzuca po prostu zdjęcia, czaisz? Wiesz, kurwa, jaki to ma zamysł? Czyli ktoś mi powie, że przeciętna kobieta w Polsce musi, kurwa, która zostaje, chce zarobić na Roxie, musi, kurwa, brać fake zdjęcia, jak nie pokazuje twarzy. Nie każda. Przeciętna kobieta. Podziel 70%. No tak. To jest absurdalne. To jest niemożliwe. No i jest. Konkurencja. Nie, panowie, bo to wygląda tak, że przecięta kurwa, przecięta kobieta, która bierze mniej niż 700 zł, jak Bruce powiedział, mniej niż 400 zł, a czy inaczej, do 400 zł, musi brać fotki cudze, bo jej ciało nie podniesie tyle chłopów, którzy chcą mieć na kurwy. Wymagania są. No tak, żeby miała więcej klientów. No nie. Dobra, chcę to zweryfikować, Bruce. Jestem w stanie otworzyć Instytut Badań nad kobietami. Zostanie się zasponsorować w tygodniu jedną kobietę. Chcesz? Nie chcę. Brusi, no rób, zrobisz badania random, Bruce, i przedstawisz wyniki za miesiąc. Jest różnica pomiędzy, i widz, który tam pisał, jest różnica pomiędzy retuszem, a braniem zdjęć innej laski. Pogadamy po streamie. Różnica. Jest giga różnica. Remek, pogadamy po streamie. Witam, Dziarek. Chciałem ci polecić grę na jednego streama. Tania i mało popularna, nazywa się Dead. Polega na walkach z bossami. O, myślisz, że poradziłbyś sobie z nią w 3 godziny? A jest ta Enebia? Czy nie ma? Zaraz zerknę. Czemu? No mam kilka takich ciekawych newsów, ale no nie chcę na streamie. Co a propos tej koleżanki. Czemu? No nie, ale to nie może... No, czekaj, no ale to nie jest imię, a nie możesz powiedzieć? No obiecywałem, więc... Czemu? On udaje takiego znawcę, jednocześnie zapiera się, że nie korzysta i polega tylko na tym, co koleżanka po fachu. No bo to jest dosłownie, odbieraj to tak, jak kolega prosi o link, albo kolega ma jakiś problem, albo coś. Tak to odbieraj i tyle. Wtedy zrozumiesz wszystko, jak jest. I tak powiedziałem za dużo. Co? Dam ci newsa po streamie, dobra? Na streamku nie chcę. Byłeś kiedyś na dziewczynach? Raz, dawno temu. To mogę dać za przykład, jest trochę wstydliwy dla mnie. To było, nie wiem, 7-8 lat temu. Dole, mrówka Maruszek, co ty p***dolisz? Ty Remek, słuchaj, bo ja byłem kiedyś na takiej lasce. To było jak zaczynałem streamować. Jeszcze zanim cię poznałem. To jeszcze jako komarek. Dawno temu. I wszedłem i otworzyła mi w jakimś burdelu jakaś 40-letnia laska. Miała być jakaś 20-letnia. Czekaj, jeszcze raz, zacznij jeszcze raz, no. Wszedłem. Przepraszam. Z ogłoszenia, no, takiego klasycznego, 300 zł, natka teraz wolna, bla bla bla, 300 zł i on mówi, jak zaczynał streamować, to było ile, z 15 lat temu, on długo streamuje. To rzeczywiście, jak dzisiaj jest 700. To może dlatego taki odklejony, bo on jednak wie, co to inflacja. I jakieś milusie zdjęcie i była tam dwa razy starsza laska, której nawet średnio chciałem dotykać, coś zrobiła w gumie i mnie wyjebała po 15 minutach, żebym sobie poszedł. Nie powiem na kubach. Dawno temu, no. Dobra, to ty masz... skamowany, masz jakieś doświadczenie nie, złe. Ochma, niestety nie mam, no tak, powodów, jest to wiesz? Dla mnie wstydliwe, no bo kupię mi na Twitchu, nie mam powodów. Zostałem wyruchany przez kubę, nie? No to goście tak się otwiera jakiś farmazon, aż to idziesz sobie, nie? Dobra. W tym momencie jestem w stanie ci zatrzeć za kupa godzinę, totalne ruchanie. Nie chcę, Remek. Więc nie każdy ma świadomość, jak otwiera ci laska, która jest totalnie podobna do zdjęcia, to kurwa po prostu wychodzisz. Możecie się we mnie śmiać, wyrucha mnie kurwa dawno temu. Zostałem wyruchany. No i co no? Jest jak jest. Czekaj, zapłaciłeś 300 za loda w gumie? Tak, z dwa razy starszą. Laską, nie we zdjęcia, jeszcze mnie wyjebała po 15 minutach. Nawet nie doszedłem. Ja pierdol... Nie, dojesz, nie, to jest niemożliwe. No jak miałem kurwa dojść, jak otwiera mi jakaś stara baba kurwa. Nie, dobra. I tam był jeszcze... Dlatego masz jakieś... Masz takie złe doświadczenie w takim razie. Nie wiem, ja wolę uprawiać seks z dziewczyną, która mi się podoba, jest jakieś uczucie, cokolwiek, niż po prostu zapłacić. No jak uczucie z laską, którą i jeszcze masz chyba flipa, czy ci jakiś stary babcz, który śmierdzący fajkami, czy nie otworzy. Nie ma flipa. Ale to czemu on po prostu się nie odwrócił i nie poszedł, tylko co to jest? Cutscenka już się odpaliła i nie mógł skipnąć?
Ja mu się życie z rzeczywistości, rzeczywistość z grom, I pano, no nie wiem, no to ogłoszenia, no nie wiem, no to wychodzi na to, że dobra, albo ty mówisz prawdę. Mina i... zbitego psa i zapłać. Ja mogę. 50% gościarek skamuje na Roxie, albo generalnie z drugą stroną. Co jest bardziej prawdopodobne? No ja jakieś tam doświadczenie mam i mam koleżankę z branży, która mi opowiadała, że tak to wygląda w większości sytuacjach. Dobra. Chyba, że jest jakaś laska, która potrzebuje na studia, da ogłoszenie na 2 tygodnie, nikt za nią nie stoi, jakiś Alfons no czy nie coś. Za 300 na 100% już znajdziesz normalną kurkę. Nie, nie. No kurwa, przecież widzę, większość ogłoszeń to jest po 300 zł, to większość ogłoszeń musi być fake, Bruce. Trolujesz, nie? Trolujesz do maksa. Dobra, no nie... Może jemu się popieprzyła ta strona z OLX-em, gdzie jest dużo jaduszy oszustów. Jak myślicie? Może cały czas random Bruce myśli o OLX? I o skamerach i tak dalej, że iPhone za 500 zł na przykład. I on kiedyś tak parę razy się naciął, bo raz nie wystarczył. No dobra, najwidoczniej wiesz lepiej ode mnie. Nie było tematu. Skąd wiesz? No przed chwilą wszedłem na portal, który Bruce powiedział. Ktoś tutaj się zna, może stwierdzić, czy Remek ma rację, czy Bruce ma rację, ile kosztuje spotkanie? Ja się nie znam. Ale strzelam, że 1K jest absurdalne, patrząc na to, że... I jakie są zarobki w Polsce? 1K to byłoby absurdalne, przecież to jest dostosowane do rynku. To jest część wolnej ręki rynku. Jak to się mówi? Niewidzialnej ręki. No nie no, w dupę. No, to musi być dostosowane do realiów. Oglądałem ostatnio filmik o starożytnych burdelach. I tam dość tanie były te usługi, ale dlatego, że dużo było burdeli. U nas nie ma burdeli, są tylko te panie, które grają solo, tak? Dają dupy solo, więc te ceny są wyższe, bo jest ich mniej, rozumiesz? Ale to nie znaczy, że te ceny nie mogą być odklejone. To tak jakbyś miał jabłka w Biedronce 40 zł za kilo, rozumiesz? To jest mniej więcej to samo, co te baby, co za 1K przeciętnie. To nie może tak być, bo jest zbyt odklejony od zarobków ludzi. Nikt by tego nie korzystał, więc musi się jakoś to regulować. Tyle w temacie. Chyba, że Random Bruce chce po prostu dopłaty do tego, do burdeli. Że będą ci politycy zamiast do mieszkań, to do burdeli dopłacać, żebyś mógł skorzystać. Wtedy ma to sens, może być za 1K. A ja mam koleżankę, która pracowała na eskorcie. I ona chyba wie lepiej ode ale mnie. Jeżeli jest inaczej, jeżeli to nie jest część rynku, ale to nie może być inaczej. Wszystko jest uregulowane tylko tym, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić i tyle. Wiadomo, no znajdzie się taka baba pewnie co za nawet 5 tysięcy, ale chodzi o przeciętną. Widziałem kiedyś ogłoszenie z ciekawości za 1K, ale to w Warszawie i zabawa na całą noc. RP dobrze gada, wystarczy przeczytać forum Garsonia Gar coś tam, gdzie oceniają co? Może RP była ta moda i od ciebie, bo dużo z ale myślę, no dobra, ale jeżeli ta eskortka sama, inaczej ta osoba, która jest skamowała sama, o to wydaje mi się, że może mieć zaburzony światopogląd. Nie, ona chyba jakieś nie skamują. Ona. Dobra, czyli miałeś tak brzydką koleżankę, która musiała po prostu skamować. No ale tak szczerze, bo wy piszecie tam, że na jakimś forum oceniają, że za 300 zł to baby brzydkie są, tak? Ale ty rozumiesz to, że czemu najładniejsze dziewczyny miałyby dawać dupy, po pierwsze, a po drugie, czemu miałyby to dawać za minimalną stawkę, znaczy powiedzmy uśrednioną nawet. Wiesz o co chodzi? To są dwie rzeczy, które są argumentem, który niszczy twoją rozpieprzoną teorię o tych oceniaczach. Szmaciur jakiś, rozumiesz mnie? No przecież to jest bez sensu. To, że te dziewczyny są powiedzmy nie najładniejsze za te 300 zł, świadczy tylko dobrze o naszym społeczeństwie. Że nie wszyscy chcą dawać dupy, no. Zwłaszcza tacy, którzy, no, rozumiesz, trochę lepiej zostali obdarzeni genetycznie, rozumiesz mnie? Więc git. Ale tamte pewnie na OF idą, więc z drugiej strony luj.
choć innymi zdjęciami, bo była kurwa tak, okej. Okay. Nie, nie, ciało, nie, nie, ciało, ona, bo nie to nie. Są standardów tego. Nie. Żeby faceta, który jest totalnie napalony, żeby poszedł do niej. Lies of powiedzieć. Ona chciała wejść w tą branżę, żeby trochę dorobić i przez jakiegoś typa to zrobiła, tak? Ona nie za bardzo miała coś do gadania, więc jeszcze musiała płacić prowizję. Dobra, to jest absurd, to jest absurd. Dobra, to jest pieprzenie. No, daj mi powiedzieć. I to ziomek wymyślał Sekiro, opis, no, ale to wymyślał tego tytuł oraz zdjęcia. A ta koleżanka nie była brzydka jakoś czy coś, nie? No dobra, czyli laska była tak tępa, że nie potrafiła sama założyć profilu. Nie mam pojęcia, jak się wchodzi w ten interes. Może ona ma z 50 lat. Zakładasz konto, dodajesz ogłoszenie, dodajesz kurwa numer telefonu. Słyszałem, Queen, to niestety. No to po chuj Alfonsowie są w ogóle. Random Bursa nadal myśli, a raczej radar tego nie rozumie, że to nie jest legalne, jeżeli masz Alfonsa nad babą. I czemu on mu tego po prostu nie powie? W sensie wiem oczywiście, że dużo rzeczy jest nielegalnych, a się dzieją, ale... Rozumiesz, że te dziewczyny mogą dawać dupy i nawet podatku nie odprowadzać i nie jest trudno wystawić ogłoszenie. Po co im to? Dzięki Kojsu za 17 lat. Po co dołączać do burdelu? Jeszcze będzie się przepieprzony potem. Maksym Wolczyk, co nagrywał filmik na ety, brał 701k. Tak, w dupę! Tylko zaraz mnie popieprzy z tymi przeliczaczami euro, funtów, dolarów na złotówki. On dawał dupy w Wielkiej Brytanii, w Londynie! To 700 na polskie, to on dawał dupy za 100 funtów. To chłopie taniej, to byś chyba mięso załadował na haku. Bo mnie... Nie wiem, czy jest. Po pierwsze, czy działają z Alfonsami teraz. Nie wiem, nie. Dupiłam tego Wolczyka. Przenosi. Alfonsi, skoro każda laska może sobie wejść, dać ogłoszenie i jest git. No nie wiem, bo istnieją takie głupie dziewczyny, które nie potrafią sobie poradzić z znalezieniem klientów na przykład. Dla ochrony? Jak kurwa Alfons na Roksie? To nie możliwe, no kurwa. No tak chcę kończyć Remigiusz, bo na dzisiaj chciałem zakończyć. On wyjścia z Tyris, a kogo będzie obchodzić, co ja robiłem 8 lat temu, a no i tyle, nie wiem, wyjebane. Dobra, Remek, ja uciekam. Egitka. Dziękuję za dzisiaj, do kiedy streamujesz? Dobra, poanalizowaliśmy, widzowie, to tyle. Co Slyprox mówił? Kolego, co zrobić, jak nie wygram w losowaniu? Pozdrawiam. Kolego, pamiętaj, że w genetycznym losowaniu też nie wygrałeś. Pozdrawiam. Kolego, co zrobić, jak nie wygram w losowaniu? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę